Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was vloga i rozpoczęcie do niego nagrywam w środku dnia, gdyż zacząłem już po części montować tego vloga, ale rozpoczęcie mi się nie podobało. Mówiłem tutaj niewyraźnie, więc jeżeli będę nadal mówił tutaj niewyraźnie, a staram się blokować przed tym, bo wiem, że czasami po prostu mówię niewyraźnie, to możecie napisać mi w komentarzu, żebym się poprawił. I dzisiaj będzie taki vlog, bardziej trochę update, czyli co u mnie, co planuję wprowadzić, bo planuję wprowadzić zmiany. Nie będą to zmiany u mnie w pokoju, u mnie w życiu, tylko będą to zmiany na moim kanale. Te zmiany już się zaczęły, można powiedzieć, bo zmieniłem jakby mój feed, czyli tą moją tablicę, taką główną kanału. Zmieniłem zdjęcie profilowe, zrobiłem porządek w playlistach. Zmieniłem grafikę kanału, czyli to takie tło. A od pierwszych dni. A od pierwszych dni lipca zacznę robić zmiany w filmach. To znaczy, planuję wprowadzić trochę poradników o podróżach, o lotach, gdyż ja się tym interesuję, więc postanowiłem wprowadzić jakby to na mój kanał. Będą również filmy typu DIY, których do tego czasu na moim kanale nie było. A ja bardzo lubię robić takie projekty DIY, czyli właśnie własne oręczenia. Więc takie filmy również u mnie ujrzycie, tyle że to będzie bardziej w sierpniu, bo w lipcu się nie wyrobię z tym. A poza tym, te filmy, które wcześniej były na moim kanale, będą, tyle że będę starał się je trochę urozmaicać. Bo powiedzmy sobie szczerze, ja zauważyłem to, że moje filmy są nudne. Nie wszystkie, ale część. Vlogi zwłaszcza, bądź ulubieńcy. Dostałem też komentarze nudne i ja się nie obrażam w ogóle za to, bo to jest dla mnie po prostu. To jest dla mnie taki kopniak w tyłek, żebym coś zrobił w tym kierunku. Więc planuję zrobić właśnie te zmiany. Też widziałem, że tam wyświetlenia mi trochę spadły w ostatnim czasie, łapki w górę mi też spadły oraz komentarze, których jest brak, więc postanawiam to zmienić. Takie pozytywne nastawienie jest, więc zapraszam do dalszego oglądania. Ja właśnie przygotowałem sobie śniadanie, jest to makaron z sosem pomidorowym. Ten przepis jest na moim kanale, więc jeżeli interesuje Was, jak zrobić taki makaron, a jest bardzo prosty przepis, to znajdziecie go w górnym prawym rogu. Do tego mam herbatę miętową, którą bardzo teraz latem lubię pić. Oraz tutaj mam taki seansik. Jeżeli ktoś poznaje po tych ujęciach, to bardzo dobrze wie, co to za serial. Ja już się umyłem, ogarnąłem twarz i za chwilkę będę nagrywać film. Poradnik, który niedługo będzie na kanale, odnośnie bagażu podręcznego. A teraz chciałbym Wam pokazać książkę, którą w ostatnim czasie czytam. I jest to ta książka. Autorką jest Olga Kurzyńska, czyli stewardessa linii omańskich. Tytuł jest Życie stewardessy, czyli o tym, jak mierzyć granice. Nie, jak mierzyć wysoko i przekraczać granice. Troszkę jej już przeczytałem, bo mam przeczytane około 90 stron. Jeszcze mam no tyle, więc troszkę jeszcze jej do przeczytania zostało, ale jak dla mnie jest ta sama przyjemność jej czytanie, gdyż ja swoją przyszłość właśnie wiążę z lotnictwem. Jeżeli dłużej nie oglądacie, to właśnie o tym wiecie. I jeżeli będziecie chcieli, to mogę wam nagrać jej recenzję za pewien czas, gdy po prostu ją przeczytam. Więc teraz w górnym rogu wyświetli wam się taka ankieta i wybierzcie odpowiedź tak bądź nie, odpowiadając na pytanie, czy chcielibyście recenzję tejże właśnie książki.
a ja później dopasuję się do waszych rekomendacji. Postanowiłem się teraz do was odezwać na dworze, bo w moim pokoju jest jeszcze goręcej niż na dworze. Na dworze jest prawie 40 stopni i jak media podają, jest żar znad Afryki. Ja się w tym w zupełności zgodzę, gdyż jest naprawdę bardzo gorąco u nas w Polsce. Ja nie przepadam za takimi wysokimi temperaturami, więc dla mnie jest tak nie najlepiej, ale nie narzekam, bo mam wakacje. I chciałbym wam podziękować za obejrzenie tego vloga. Był ten vlog trochę taki inny w porównaniu do tych vlogów, co już się na moim kanale pojawiły w przeszłości. Ale mam nadzieję, że i taki vlog wam się spodobał. I do zobaczenia w kolejnych holiday vlogach. Miłego dnia i cześć!